Znany raper Mata został zatrzymany za posiadanie narkotyków. Policja znalazła u rapera 1,5 grama narkotyku. Mata dziś prawdopodobnie usłyszy zarzuty, podaje RMF FM. Do zatrzymania doszło w czwartek po tym, jak policjanci zauważyli dwóch mężczyzn, którzy na widok radiowozu zaczęli się nerwowo zachowywać, a po chwili próbowali uciekać. U jednego z nich, Michała M., policjanci zabezpieczyli 1,5 grama narkotyku. U drugiego 24-latka 0,5 grama, czytamy dalej. Mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni na policyjną izbę, gdzie spędzili noc. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że jeszcze w piątek zapewne usłyszą zarzut nielegalnego posiadania narkotyków. Za to grozi do 3 lat więzienia. Po wykonanych czynnościach i przedstawionych zarzutach zapewne zostanie zwolniony. Zapewne będzie to miało miejsce jeszcze dziś, przekazała portalowi tvp.info MŁE. ASP. Iwona Kijowska. Oficer prasowa komendanta rejonowego Policji Warszawa II.